Chciałbym zaprezentować naprawę uszkodzeń pogwoździowych w oponach radialnych osobowo-dostawczych, które kwalifikują się do naprawy na zimno kołkiem typu minikombi oraz omówić problemy, które najczęściej przy tym występują. Pierwszą i najbardziej zasadniczą kwestią jest wyznaczenie strefy opony, w której taka naprawa jest możliwa. Producenci materiałów naprawczych dostarczają tę informację w postaci tabel doboru wkładów bądź kołków i tam znajdziemy informację, że w 80% części bieżnej opony, czyli w strefie czoła, taka naprawa jest możliwa. I gdzie ta strefa w oponie się znajduje? Otóż opasanie stalowe opony znajduje się tylko w części, która ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią drogi, a zatem z tej to strefy bieżnika wyznaczamy strefę 80%, która ma pomniejszyć strefę bieżną do strefy czoła. Można to wykonać mierząc milimetrowo wymiar i po 10% z każdej strony opony obcinamy tak zwaną strefę barku. W ten sposób mamy wyznaczoną strefę opony, w której naprawa na zimno po przebiciu gwoździowym jest możliwa. Następna zasadnicza kwestia to charakter uszkodzenia. Tylko przebicia gwoździowe kwalifikujemy do naprawy na zimno. Ponadto przebicia gwoździowe, które chcemy naprawiać na zimno, nie mogą być bardziej odchylone od kąta prostego jak plus minus 15 stopni. Uszkodzenia prętem, wkrętem lub śrubą nie powinny być kwalifikowane do napraw na zimno kołkiem minikombi. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ przebicie gwoździowe to uszkodzenie przedmiotem, który jest ostry, bezzadziorowy. W przypadku, kiedy do opony wchodzi śruba, wkręt o agresywnym gwincie, wówczas dochodzi do rozerwania linek opasania stalowego i nie powinno się takich uszkodzeń naprawiać kołkiem typu minikombi.